Po najtańsze monety do FIFA 17 zapraszam Cię na bezpieczną i w pełni sprawdzoną stronę fifashop.pl. Cześć, siema, z tej strony Gozor, witam Was bardzo strasznie w pierwszym materiale w 2017 roku z serii Za Hajs z draftu w balu. Mamy odcinek numer 24, no i jako że YouTube ostatnio naprawdę dosyć mocno utrudnia życie youtuberom, to mam tutaj od samego początku do Was wielką prośbę. Proszę Ciebie, który to ogląda, każdego z Was generalnie, żeby zostawił w tym momencie kciuka w górę, no i żeby kliknął przycisk subskrybuj na tym kanale, jeśli tego jeszcze jakimś cudem nie robi. Ostatnio naprawdę dziwnie YouTube działa, nie wyświetla na przykład na moich innych kontach moich filmów, mimo że kanał subskrybuje od kilku lat, także mam nadzieję, że Wy takich problemów nie macie. Możecie też o tym napisać w sekcji komentarzy, a my ruszamy już z dzisiejszym odcinkiem. W dalszym ciągu mamy na koncie aż 350 tysięcy monet, to dzięki świetnym trafom w poprzednich odcinkach. Jeśli jeszcze nie widzieliście całej tej serii, to serdecznie Was do tego zachęcam, bo naprawdę się dzieje. No i dzisiaj wybierzemy sobie formację, którą będziemy grali. Będzie to formacja 5-2-2-1, formacją, którą naprawdę lubię grać w draftach. My miejmy nadzieję, że ta formacja tutaj się dla nas dobrze spisze. Na sam początek bierzemy Roberta Lewandowskiego w wersji 92. Także witam Cię serdecznie, Robert, w składzie. Prawe skrzydło, super trafy, ale pójdziemy w kolejną kartę niebieską, Leo Messi. No, tej karty nie mogłem tutaj pominąć, mimo że Robben bardziej by nam pasował. Lewe skrzydło to będzie z kolei Neymarito. Także kolejna świetna karta. Pierwsze trzy wybory, miód, cud i orzeszki, także oby tak dalej. Teraz Arda Turan zdecydowanie. No i kolejnym środkowym pomocnikiem najlepszy byłby taki Koke? Koke nie jest zły, Koke naprawdę nie jest zły i najlepszy spośród tych wszystkich wyborów. Czas na lewą obronę, a w zasadzie na cofniętego lewego skrzydłowego. I tutaj Jordi Alba już od samego początku nas przywitał. Naprawdę super na razie karty w tym drafcie lecą. Środkowa obrona, na sam początek niech będzie to, myślę, że Abdennour. Tak, myślę, że Abdennour, chociaż... Nie, nie będę ryzykował w inną ligę, na razie niech będzie Abdennour. Kolejny środkowy obrońca to będzie z kolei... niech będzie Llorente. Oczywiście to nie jest ten napastnik, tylko jakiś tam kasztan z Malagi. No i ostatni środkowy obrońca to będzie Sergio Ramos w wersji Inform. No tą kartą jeszcze nie grałem, ogólnie chyba Sergio Ramosem jeszcze w tej FIFA nie grałem, także bardzo... ciekawie prezentuje się na razie ta drużyna. Dobieramy jeszcze tutaj zawodnika. Szkoda, że Dani Alves nie gra już niestety w Barcelonie, bo byłby idealny. No i tutaj niestety muszę tę kartę porzucić. No ale Carvajal to również jest całkiem ciekawa opcja. Ostatnim z podstawowej jedenastki do wyboru jest oczywiście bramkarz, a tutaj na razie będzie Lopez, bo jako jedyny, bądź Sirigu, kto jest wyższy? Nie no, Lopez będzie wyższy. Tak, Lopez jest wyższy, więc niech będzie Lopez. No i po pierwszych 11 wyborach, zobaczcie sami, mamy 188 draft. No gdyby tak to się zakończyło, to byłby najwyższy draft, jaki udało mi się w tym roku ułożyć, w sensie w tym roku, w tej FIFA, bo w tym roku no to jest chyba drugi draft, który robię, bo mam oczywiście początek roku. Także na razie naprawdę jest fenomenalnie. Marco Reus teraz jako super zmiennik. I tak naprawdę potrzebujemy napastnika, jakiegoś z La Ligi Santander, to by nam zdecydowanie pomogło. Tutaj niech będzie Pedro również jako zmiennik, no bo tak naprawdę wszystko jest tutaj już dopieszczone, prócz można jeszcze tutaj się przyczepić do tych środkowych obrońców. To mógłbym jeszcze tutaj w stanie ulepszyć i zobaczmy teraz Mahrez oraz Filipe Luis. No wezmę chyba Mahreza, chociaż Filipe Luis na środku obrony mógłby przecież zagrać. Mahrez, ale nie, Mahrez to jest karta również, która dosyć rzadko wypada, więc weźmiemy tę kartę. Ogólnie ten draft no prezentuje się wyśmienicie i musicie się ze mną zgodzić. No to jest fenomenalne, co na razie nam w tym drafcie, jakie karty nam w tym drafcie wypadają. Także ja jestem pod niesamowitym wrażeniem i zobaczcie sami, poprosiłem o ulepszenie obrony i to ulepszenie obrony mam, ale muszę je wziąć kosztem Mesuta Özila, którego chciałbym również mieć w drużynie. No ale Diego Godin jednak będzie lepszym obrońcą niż ten oto też pan z Malagi. Dokładnie tak, dajemy tutaj Godina, możemy zrobić tak, ale to kompletnie nic nie zmienia, więc nie wiem po co tak to wszystko ruszam. Kolejne wybory, Insigne jako super zmiennik. Dalej 188 się utrzymuje ten draft. No teraz prawdopodobnie spadnie, weźmiemy sobie Imbule. W sumie nie spadł, także ja jestem pod wrażeniem. Lukas Podolski jako super zmiennik, bo stąd nikt nam się tak czy siak nie przyda. I ostatnie trzy wybory, David Luiz w informie, Piqué, Marcelo. Wow, ale to są wybory.
Wow. David Luiz, to jest kurczę teraz dylemat. Nie potrzebujemy Davida Luiza. W zasadzie może nie tyle co nie potrzebujemy, co nie mamy go jak połączyć. Piqué myślę, że jest mimo wszystko lepszym obrońcą od Abde Noura. Marcelo nie potrzebujemy, no także ja biorę tutaj Piqué i Piqué jest wzmocnieniem obrony, zdecydowanie według mnie. Tutaj wpada w miejsce Abde Noura i ta obrona, ogólnie ten skład, prócz bramkarza, no każdy wygląda tutaj fenomenalnie. Florenzi jako rezerwowy i ostatni wybór dzisiaj, goalkeeper, jakby wypadł jeszcze tutaj taki Oblak. To byłoby coś, Oblaka nie będzie, będzie za to Cuellar. Natomiast tak czy siak ten draft jest najlepszym draftem, jaki ułożyłem, a to jeszcze nie koniec, bo muszę ułożyć jeszcze ławkę i zaraz zobaczymy, jak to wszystko na sam koniec będzie wyglądało. Słuchajcie, 188 draft. No ja jestem pod niesamowitym wrażeniem. To jest najlepiej oceniony draft, jaki udało mi się ułożyć w FIFA 17, jak i 16. Także mam nadzieję, że jesteście również pod wrażeniem. Jeśli tak, to zostawcie tego kciuka w górę w tym momencie, a ja dam z siebie naprawdę wszystko, żeby dzisiaj tego drafta jeszcze wygrać, żeby ten odcinek uzupełnić właśnie dobrą grą. Mam nadzieję, że to mi będzie dane, że nic mi nie będzie przeszkadzało, nie będzie żadnych lagów, po prostu jeśli mam przegrać, to niech przegram z kimś, kto będzie lepszy. No i zobaczmy jak to wszystko będzie się prezentowało. Weźmiemy sobie tutaj La Ligę, bo w sumie nie ma Bundesligi, także Roberta nie jesteśmy w stanie jakoś zboostować, także bierzemy tego Luisa Mille. No i słuchajcie, waszym oczom potwierdzenie, na waszych oczach potwierdzenie, 188 draft. Wow, naprawdę wow, wow, wow. To jakie my mamy karty w tym drafcie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Zobaczcie sobie jeszcze raz sami na tę drużynę. Prócz Roberta Lewandowskiego wszyscy na 10 z grania. Mam nadzieję, że Polak mimo wszystko sobie również poradzi. No i na ławce jeszcze takie karty. Wow, naprawdę wow. Teraz tylko nie dać dupy w spotkaniach. No i będzie naprawdę mega odcinek. Nie będę ukrywał, stresik trochę jest, bo takim składem nie wypada po prostu odpaść w pierwszej rundzie. A naszym pierwszym testerem będzie taka oto też jedenastka. Mamy tu La Ligę Santander z dwoma akcentami z Premier League. Także również skład naprawdę mocny, ale nie tak mocny jak nasz, więc Goldzor, weź się w garść. Ja to mówię do siebie, tak? Ja czasami mam takie odpały. Weź się w garść, chłopie, i pokaż, że potrafisz grać w tą grę. Leo Messi, bardzo dobry teraz balans ciałem i Argentyńczyk będzie szukał pierwszej szansy na bramkę. A ta szansa już stoi przed nami otworem, Koke! I to mogło być 1-0. Jordi Alba i teraz zobaczmy, Jordi Alba wypuszcza tutaj Neymarito i Brazylijczyk będzie próbował tutaj zaczarować tę akcję. Zobaczmy, Neymar jeszcze odzyskał piłkę i Robert Lewandowski wyprowadza nas na prowadzenie w minucie 11. Było tutaj trochę przypadku, ale nie będę narzekał. Polak z pierwszą bramką 1-0. No to zobaczmy, dalej próbujemy tutaj piłkę odzyskać. Ojojoj, teraz wróci Messi, czy na pewno to będzie dobry powrót? Ezil, oj, Jordi Alba. Bardzo niefortunne przyjęcie piłki naszego lewego obrońcy. I w minucie 42 wracamy do gry, a w zasadzie przeciwnik, bo mamy remis. Słuchajcie, koniec pierwszej połowy, wynik 1-1 mimo tych statystyk, no na moją korzyść muszę powiedzieć, że jest sprawiedliwy. Przeciwnik to nie jest jakiś ogórek i naprawdę dobrze na razie w tym spotkaniu gra. Mam problemy, także ja potrzebuję zmiany. Ja potrzebuję zmiany i myślę, że taką zmianą dobrą dla oblicza tego meczu będzie wprowadzenie Marco Reusa na środek pomocy. Mam nadzieję, że to jakoś niezbyt zburzy harmonię pomocy, bo Reus to jednak stricte ofensywny zawodnik. Koke troszkę bardziej taki wyrównany, także mam nadzieję, że mój plan się opłaci. No i zobaczmy, czy Niemiec pomoże nam przejść tę pierwszą rundę. Messi, piłka do Neymara. Po raz kolejny piłka nie dokładnie taka, jakabym sobie tego wymarzył. Cofnięcie piłki do Jordiego Alby. Ten jeszcze do Marco Reusa. Reus się obraca, ustawia na prawą nogę. I to prawie była bramka. Uff, zobaczmy, bo dzieje się naprawdę dużo. Szkoda, że teraz ta piłka przyblokowana. Arda Turan, piłka do Lewandowskiego, ależ znalazł teraz Turek Polaka i to jest 2-1. Robert Lewandowski, 81 minuta. Teraz zobaczmy, Neymar, będzie szansa na koniec tego meczu. Lorenzo Insigne nie zdołał się rozpędzić.
Szkoda, szkoda tej sytuacji teraz, ale jeszcze przeciwnik walczy. No mu tutaj nie można odbierać chęci. Arda Turan nie wygra tej główki. Ronaldo wystawi piłkę na strzał, jednak to zostanie rozrzucone. Dośrodkowanie blokuje to Jordi Alba. No zobaczmy, Ter Stegen już w naszym polu karnym. To jest dobra wrzutka, przedłużona jeszcze na dłuższy słupek. Tutaj jest Gareth Bale, dośrodkowanie i niestety tracimy bramkę. Gola zdobywa, nawet nie wiem kto to, Jimenez, 90 minuta. Wypuść tutaj Turana, Turan już ledwo zipie. Zobaczmy, jeszcze piłka do środka, Marco Reus po długim rogu, 3-2. Marco Reus, po to go właśnie wprowadziłem, żeby coś zrobił na tym boisku. Może robi to dopiero w dogrywce, ale ważne, że robi. I po raz trzeci już dzisiaj prowadzimy. No teraz nie mogę sobie dać tego prowadzenia już odebrać. Messi, cóż to było za zgranie teraz Argentyńczyka. Chyba się troszkę pośpieszyłem, ale brawo. Do czasu, brawo, dawaj Reus, brawo. I teraz druga strona, widzę cię Leo, super piłka teraz do Messiego. No i musi to Argentyńczyk teraz wszystko zakończyć. Leo Messi, na prawą. Broni to golkiper, jeszcze nie panikuje, jeszcze piłka do środeczka. Neymar broni to golkiper, ale jest tutaj Leo Messi. I mamy koniec tego meczu, 4-2. Mnóstwo nerwów w tym pierwszym meczu, ale koniec końców udaje się tę pierwszą rundę wygrać. No wstydu już może nie będzie, natomiast jestem zadowolony z mojej gry, natomiast nie jestem do końca zadowolony z tego, ile tutaj nerwów to spotkanie mnie kosztowało, bo ja się czuję, jakby to był już mecz finałowy, a to dopiero pierwsza runda, no i mam nadzieję, że jeszcze 3 przed nami. Bardzo, ale to bardzo przeciętny skład w rundzie drugiej, no tutaj nie mamy prawa odpaść, no kurczę, nie mamy prawa odpaść, ja się boję tylko handicapa, żeby się nie odpalił. Bo tylko to chyba może tutaj zagrozić. No ten skład nie ma prawa wygrać z naszym. O, jakim cudem ta piłka teraz tutaj przeszła. Dobrze, że Sergio Ramos ogarnia. Robert Lewandowski. Koke. Koke, no zrób coś przyjacielu z Atletico. Zobaczmy, kto tutaj wychodzi sam na sam. To jest Sergio Ramos. I to jest poprzeczka. Koke. Neymar dobrze to teraz zagrał tutaj z Koke, no i to musi być teraz w końcu bramka. Neymar. Naprawdę sędzia podyktował rzut wolny w sytuacji, gdy byłem już z piłką w polu karnym? O co tutaj wchodzi? No o co tutaj chodzi? Słuchajcie, koniec pierwszej połowy. No nie będę ukrywał, przeciwnik nie istnieje. A natomiast jest 0-0 i to nic nie zmienia, że on nie istnieje. Bo przed nami druga połowa i jeśli w niej popełnię jakiś głupi błąd, bądź po prostu gra troszkę mnie kopnie w dupę, to będziemy mieli problemy. Będziemy mieli problemy, bo kolega gra tutaj bardzo defensywnie, a przy strzelonej bramce czuję, że pójdzie w autobus, a ja na autobus niezbyt potrafię grać. No dawaj, dawaj Messi, rozpędź się tutaj, Leo. I to jest piłka do Leo Messiego i teraz Argentyńczyk, musisz to dobrze dośrodkować. Leo Messi, komu? Jeszcze Robert Lewandowski, Messi! Mamy 1-0, mamy, cholera jasna, w końcu 1-0. Neymar, super, teraz tutaj uciekł lewym skrzydłem, Neymar. Oj, zobaczcie sami. Pierwszy celny strzał rywala i to jest od razu bramka. Ja tych strzałów potrzebowałem bodajże 8. A teraz zobaczmy, Marco Reus, ależ teraz poszedł na przebój! I nie pokonał Kariusa! Koniec regulaminowego czasu gry, no zobaczcie sami na te statystyki. Jeden celny strzał rywala i ten jeden celny strzał dał mu bramkę. Ja tych strzałów celnych aż 11 i jak widzieliście w kilku sytuacjach, naprawdę, to były sytuacje, w których ja zrobiłem wszystko, natomiast jego golkiper, no jest niepokonany. Jest niepokonany od momentu strzelenia tej jednej bramki przeze mnie. Jeśli to nie zmieni się w dogrywce, to jestem wręcz przekonany, że ten mecz przegram.
Mares, no jesteś najbardziej wypoczętym zawodnikiem spośród tych wszystkich na boisku. I to właśnie Algierczyk będzie próbował zdobyć bramkę! Riyad Mahrez 2-1, 114 minuta! Mam nadzieję, że to jest złota bramka Algierczyka. To jest fenomenalna akcja teraz zawodnika Leicester. I w końcu strzelamy bramkę drugą, po 14 celnych strzałach. Jeszcze zobaczmy, Lorenzo Insigne, jesteś szybszy, zakończmy ten mecz właśnie w tym momencie. Lorenzo Insigne, jeszcze piłka i zobaczmy, Royce, i to jest koniec tego meczu, 3-1, zasłużone zwycięstwo. No to jeszcze raz, na sam koniec statystyki tej drugiej rundy. Naprawdę, no że ten mecz doszedł do dogrywki, to ja jestem pełen podziwu dla przeciwnika, ale... No naprawdę, było tutaj niesamowicie emocjonujące, a tymczasem przed nami runda trzecia. No i mamy rundę trzecią, a w niej trafiamy na Polaka, także jeśli oglądasz ten film, to serdecznie cię pozdrawiam, a naprzeciwko nam Premier League z trapem na bramce. O, teraz zobaczymy, bo to będzie nasza pierwsza szansa w tym meczu, Neymar! I rozpoczynamy tę trzecią rundę fenomenalnie, już w trzeciej minucie prowadzimy. Carvajal jest już w polu karnym, Carvajal, dobra akcja! Wrzutka, tam nie było niestety nikogo z naszych, ale jeszcze jest przy piłce tutaj Sergio Ramos i Ramos z daleka! To jest druga poprzeczka dzisiaj Sergio Ramosa, no cóż on ma z tymi strzałami, ale naprawdę ma chrapkę dzisiaj na bramkę na środkowo obrońca. Robert Lewandowski, to jest druga poprzeczka dzisiaj, a raczej nie dzisiaj, tylko w tym meczu Turan nie dobija. Teraz zobaczmy, Robert Lewandowski, Polak się budzi taką oto też bombą w 45 minucie w półfinale 2-0. Teraz Arda Turan, dobry zwód. Diego Godin wypuszcza jeszcze Ardę Turana i to być może będzie koniec tego meczu. Arda Turan 3-0, 59 minuta. No i przeciwnik dużej ochoty grać nie ma, mi to jak najbardziej pasuje. Najłatwiejsze jak do tej spotkanie. Jak do tej pory spotkanie miało miejsce w półfinale, mam nadzieję, że finał będzie jeszcze łatwiejszy. No i właśnie przed nami finał. No to zobaczmy, co czeka na nas w wielkim finale. Cel minimum osiągnięty, a w finale równie mocny skład jak nasz. Naprawdę ciekawa hybryda, no i zobaczmy, kto dzisiaj wygra drafta. Jeszcze tutaj będzie szansa, super się z tym zabrał Koke i to jest szansa na pierwszą bramkę w tym finale. Koke! I to jest 1-0, pierwsza bramka Koke w tym odcinku, ale jakże ważna, bo zdobyta w finale na 1-0. De Bruyne, ojojoj! Jeszcze to wybronił Diego Lopez, ale ta piłka chciała wpaść pod nogi rywala i w końcu wpadła. Kevin De Bruyne, 1-1, ale był tam pewien taki moment, w którym ja nie wiem, jakim cudem ta piłka przeszła. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Być może będzie to widać na powtórce. O, właśnie przy tym podaniu De Bruyne'a. Tutaj. To przyjęcie bodajże, kto tam jest? Rakiticia i totalne nietrafienie w cokolwiek. Ani w piłkę, ani w zawodnika przez Carvajala. No to zadecydowało o niepowodzeniu naszym w obronie w tej akcji i w konsekwencji o straceniu bramki. Szkoda, no ale to na razie tylko remis. A teraz zobaczmy, Arda Turan. Może to będzie szybka nasza odpowiedź. Teraz Royce, zobaczmy, piłka do Roberta, Robert poczeka na Royce'a, Marco Royce! Słuchajcie, mamy rzut wolny, ja z rzutów wolnych trochę tych bramek już w FIFA 17 zdobyłem, no spróbuję to zrobić raz jeszcze. Marco Royce to jest naprawdę dobry obiekt do tego, no ale nie tym razem. Jeszcze Lorenzo Insigne, może na sam koniec, coś zrobi tutaj Włoch z Napoli. Klubowy kolega Arka Milika rusza do ostatniej rozpaczliwej akcji, być może w tym meczu. Leo Messi będzie szukał dośrodkowania, Leo Messi, piłka przed pole karne, Carvajal! To mógł być gwóźdź do trumny dla rywala, tak to tylko rzut rożny, ale być może aż rzut rożny, zobaczmy. Dośrodkowanie. Leo Messi, jeszcze jedna wrzutka i teraz zobaczmy, Lorenzo Insigne, jeszcze będzie szansa. Mahrez i to jest bramka! Jakim cudem to wpadło teraz do siatki, to ja nie mam pojęcia. Cieszy się Marco Royce, więc to chyba on bramkę zdobywa. Ale najważniejsze jest to, że ta piłka wpada do siatki. I w 116 minucie, na 4 minuty przed końcem, prowadzimy 2-1 w tym wielkim finale.
Raz Insigne, ależ teraz pokazał tutaj drift. Oj, Lorenzo, niepotrzebnie, żeś tutaj nam stracił piłkę. Zobaczmy, Robert Lewandowski, brawo Diego Godin. Riyad Mahrez. I teraz zobaczmy, Lorenzo Insigne się urywa. I czy Lorenzo Insigne zakończy losy tego finału? Lorenzo Insigne, 3-3-1. Koniec tego niesamowitego draftu zakończonego happy endem dla nas. Naprawdę, cóż to jest za odcinek, a to jeszcze nie koniec, bo przed nami paczki. Szybciutko wam pokazuję statystyki tego finału, które prezentują się następująco. No i już ci... Ja już tych emocji naprawdę nie potrafię mówić. Lecimy do paczek. A za zwycięstwo w także emocjonującym drafcie, z także emocjonującą drużyną, jakże genialną drużyną, otrzymujemy paczkę rzadkich zawodników oraz złotą paczkę, czyli to jest bodajże paczka za 50 tysięcy, dokładnie tak. To oznacza, że będziemy mieli sporą szansę na trafienie informa bądź walkouta. Jeśli coś takiego by się wydarzyło, ja okrzyknę ten draft najlepszym odcinkiem w historii z draftów, jaki stworzyłem, bo naprawdę takiej drużyny na tym etapie FIFA naprawdę nie spodziewałem się zbudować, a to co jeszcze wyszło później w spotkaniach, te emocje z happy endem, to jest dopełnienie tego wszystkiego fenomenalne. Pierwsza paczka, nie patrzmy na nią w ogóle, przed nami ta za 50 tysięcy. Jak słyszycie, gardło mi już troszkę wysiada, natomiast to z tych emocji. Ja nie zamierzam żałować tego, co się dzisiaj wydarzyło, a przed nami, mam nadzieję, wisienka na torcie. Paczka za 50 tysięcy, otwórzmy ją nosem i zobaczmy, co w niej wypadnie. Nie ma tutaj walkoutu, ale jest za to duża flara, naprawdę duża flara. I to będzie napastnik z Benfiki. To jest Jonas, to jest Jonas. To jest niestety karta nic nie warta, ale może ktoś tam jeszcze się chowa. Martinez, Immobile, Nabakin. Na ekranie macie statystyki ogólne tej serii, a ja w tym momencie chciałbym wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za ten odcinek. Jeśli wam się podobał, to proszę, zostawcie tego kciuka w górę. Dacie radę dobić te 2000? Mam nadzieję, że tak. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie również o subskrypcji tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Mówił Goldzor. Na razie.